Cześć, z tej strony Natalia. Słuchajcie, podjęłam się wyzwania ćwiczenia przez 30 dni z Pamelą Reif. Jest to osoba, która zrobiła karierę w ostatnich kilku latach i zajmuje się ona fitnessem. To, co jest u niej ciekawe, to że jest bardzo młoda, ma zaledwie tam chyba 23 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Na YouTubie ma już ponad 1 660 000 subskrypcji na ten moment, w który patrzyłam. Na Instagramie jest to chyba jeszcze więcej. Teraz tak, dla kogo są jej ćwiczenia? I jak one wyglądają? Te ćwiczenia są dosyć krótkie, trwają, nie wiem, 10, 15, 20 minut. Są mega, mega intensywne. Naprawdę widziałam filmiki trenerów, którzy podejmują się ćwiczenia z Pamelą i po prostu też wymiękają, więc to jest pocieszające, że to po prostu jest moja tak słaba kondycja fizyczna. Jej ćwiczenia są fajne dla kogoś, kto lubi ćwiczyć z muzyką i nie lubi, jeżeli trener coś gada. Pamela zwykle nic nie mówi. Zwykle. Zdarzało się tam może, nie wiem, na jednym czy dwóch filmikach, że coś tam powiedziała, coś skomentowała, ale to chyba było tylko jak nagrywała z kimś. Natomiast jak jest sama, no to jest tylko ona, ćwiczy, jest muzyka w tle, jest czasomierz i to jest koniec. Nic więcej tam się nie dzieje. No i na koniec filmiku, co jest fajne, to że nie wiem, bije dla nas brawo, tak, że ukończyliśmy filmik. To jest bardzo fajne. Ja z nią są niewątpliwie ciężkie, ale myślę, że jest to... Ale jest na tyle, jakby na tyle fajny vibe od tego idzie, że zdecydowałam się, że sobie przetestuję te ćwiczenia. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałam też zaznaczyć, że Pamela ma swoją własną muzykę na Spotify i nie tylko na Spotify, z tego co pamiętam, ale ja słucham osobiście na Spotify. To też jest bardzo fajna metoda, żeby się zmotywować dodatkowo. Jeżeli właśnie ktoś poszukuje jakiejś fajnej takiej żywej muzyki do ćwiczeń, to też mogę tutaj polecić. Generalnie, jeżeli chodzi o historię Pameli, to ona zaczęła swoją, powiedzmy, karierę. Nie wiem, czemu tak pokazałam. Zaczęła swoją karierę w internecie. Na początku publikując zdjęcia swoich outfitów, natomiast z czasem zaczęła publikować swoje ćwiczenia, treningi. I to jest moment, kiedy ona chyba, z tego co pamiętam, jak o niej czytałam, to był moment, kiedy jakby jej popularność wybuchła. Wiem, że Pamela była bardzo dobrą uczennicą. Maturę zdała chyba z wynikiem 1, co w systemie edukacji niemieckiej oznacza ten najwyższy możliwy stopień, ten najwyższy wynik. Więc sobie dla niej szapoba, oczywiście za to. Co ciekawe, w 2019 roku Forbes zaliczył ją do listy Forbes Under 30. Nawet były z nią właśnie wywiady prowadzone, jak ona zbudowała tę swoją firmę, to swoje imperium, tą swoją markę. No i cóż, ją tutaj oznacza, że tak naprawdę to wszystko dzięki po prostu ciężkiej pracy. Tutaj pozwolę sobie zacytować, co powiedziała. I have a very stable personality, you just never know when it's going to be over. You have to live with the fact that people follow you and you only have a certain period of time when you are on trend. She adds, my social media community is super positive. If you don't like me, you don't follow me. It's as simple as that. Widać, że ona pracuje naprawdę ciężko, bo te treningi są bardzo wymagające. Tak, na mnie na pewno zdumiewa, ile ona ma siły i wytrzymałości ćwiczeniu. W sensie, po niej w ogóle nie widać, że ona jest zmęczona. Okej, okay, jak ćwiczyłam niektóre treningi, to było widać, że na przykład, nie wiem, otarła sobie pod z czoła. Albo jak tam trzeba było utrzymać jakąś pozycję, to tak opadała, ale się podwyższała. Natomiast generalnie no po prostu no nic po niej nie widać i to jest mega takie, Jezu, jak ona to robi. Dla mnie ciekawym filmikiem było, jak ona ćwiczyła z Jasonem Derulo i tutaj mega było widać właśnie, jak te jej treningi są w cudzysłowie zabójcze, ponieważ on naprawdę już wymiękał pod koniec, a ona, nie, Jason, trzymaj, trzymaj tam, ciśnij, podnieś nogi wyżej czy coś takiego. I to tak pokazuje, że taki, wiecie, facet twardzi potrafi przy tym jakby mieć problemy z tym i jakby tutaj walczyć ze sobą, żeby tam wszystko, wiecie, dobrze, poprawnie wykonywać i bez przerwy, także no, to jest niesamowite. Pamela też wydała swoje dwie książki o diecie. Ma dwa konta na Instagramie, na jedno jest bardziej fitnessowe, drugie jest też przede wszystkim o jedzeniu, o diecie. Mam nadzieję, że za te 30 dni, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, o matko, ja nie wiem, ja nie wierzę, na co ja się piszę po prostu. Za te 30 dni mam nadzieję, że będę grać chociaż w połowie tak dobrze jak ona. Postaram się trzymać dietę i zobaczymy, co z tego wyniknie. O Jezu, trzymajcie kciuki, ja się za ciebie muszę trzymać kciuki. Mam nadzieję, że będę silniejsza, będę w stanie chociaż może wykonać
jeden jej trening od początku do końca bez żadnej przerwy. O, to bym chyba chciała najbardziej osiągnąć po tym wyzwaniu, bo powiem Wam szczerze, robiłam kiedyś jej trening z krzesłem dla zaawansowanych. Matko, jakie to jest ciężkie i trudne. Widzimy się zaraz na treningu. Jestem po pierwszym dniu. Umarłam i z martwych wstałam. Ciężko, ale fajnie. Chcę Wam pokazać, co będę gotować. Po raz pierwszy w sumie będę przygotowywać to danie. I słuchajcie, namoczyłam sobie, kupiłam zieloną pastę curry i namoczyłam, dodam do tego mleko kokosowe i namoczyłam to z tofu, więc mam nadzieję, że wyjdzie. No i wykorzystam jeszcze warzywa, które już trochę umierają, ale chcę je zużyć i dodam je właśnie do tej potrawki z tofu. A został mi jeszcze po wyzwaniu z Chodakowską, którego jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. To jest mój pierwszy filmik w ogóle na tym kanale. Natomiast zmartwiłam się, ponieważ myślałam ryż. Okazało się, że nie mam ryżu, ale wezmę z kołu z tym makaronem. Także no, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Chciałam pokazać Wam jeszcze jeden patent, czyli owsianka w słoiku do pracy. No, także potrawka z tofu robi się. Odwiedza nas dziś rodzinka i słuchajcie, chciałam Wam pokazać, bo zamówiliśmy wegańskie jedzenie. Chciałam Wam po prostu pokazać w ramach inspiracji, bo mega, mega wegański sztosik jest. No. Chciałam, żeby jedzenie było na pierwszym planie, natomiast kamera mnie złapała na ostrości, więc wykorzystam ten moment i powiem generalnie, że ja nie jestem weganką. Staram się jeść jak najbardziej wegańsko, jak najczęściej mogę. Natomiast nie wiem, czy miałam kilka podejść do weganizmu. Nie wiem, czy uda mi się kiedyś przejść tak na stałe. Natomiast no, staram się jak najwięcej mieć tych warzyw i owoców w swojej diecie i ograniczyć produkty od zwierzęce i w ogóle mięso. Widziałam ostatnio, słuchajcie, przepis na croissanta wegańskiego, więc będę chyba, podejmę to wyzwanie i chyba sama sobie upiekę. Natomiast no właśnie, jak tak sobie pomyślę, że nie wiem, że wyjadę gdzieś i tam będą jakieś produkty typu croissanty albo jakieś inne cuda, no to chyba nie wiem, czy ja bym wytrzymała po prostu. No, natomiast uważam, że to jedzenie to jest mega super, że mieszkacie w Warszawie. Ja sobie to zamówiłam z restauracji Love Wege. Mega polecam. Oni aktualnie chyba niestety nie dowożą jedzenia. Ale jak nie jesteście z Warszawy i przyjedziecie tutaj, to polecam. To miejsce jest bardzo, bardzo fajnie. Ale, oj, przepraszam, ktoś do drzwi. Ciasto, które polecam, próbowałam wczoraj sernika, jest taki, jest okej, ale nie mój faworyt. Natomiast ciasto borówkowe jest rewelacyjne, więc jeżeli tam będziecie, to mega, mega polecam. No i uciekam, bo gość już przyszli, także trzymajcie się, pa, pa. Dzień pierwszy już minął. Te ćwiczenia są ciężkie, naprawdę są ciężkie i muszę przełamać ten moment, kiedy wiecie, mięśnie zaczynają palić i po prostu już mentalnie się nie wytrzymuje. Podczas tego pierwszego tygodnia często bywały właśnie te kryzysy, że mięśnie już palą, ja już dalej nie mogę, nie wytrzymuję. No i niestety kilka razy zdarzyło się, że się poddałam i po prostu walnęłam się na podłogę dzieci i potrzebowałam wziąć dłuższą chwilę przerwy. Natomiast dzisiaj odkryłam, że niedawno opublikowała
ćwiczenia dla początkujących 20-minutowe, więc ja dzisiaj sobie je przetestuję. Wracam z update'em, bo właśnie skończyłam ten program dla początkujących i muszę powiedzieć, że mimo, że jest dla osób początkujących, to były momenty, że ja wymiękałam, natomiast jakby tempo jest znacznie wolniejsze, więc prawdopodobnie powtórzę sobie ten trening jeszcze nie raz w tym miesiącu. To, co mi się bardzo podobało, to Pamela dodała na koniec filmiku rozciąganie. A więc tak, przepis, który się wypróbuje, to będą tak zwane, to jest dobre określenie, lody, bo to będą lody na bazie ciecierzycy z bananem, ekstraktem z wanilii i masłem orzechowym, ja tutaj użyję masła orzechowego od mojej mamusi. Banan już się mrozi i teraz tak, ona swoją książkę w kucharsku wydała w języku niemieckim, więc jedyna szansa dla mnie, żeby zrobić któryś z jej przepisów, to jest, kiedy ona je opublikuje na Instagramie. Ja tutaj stwierdziłam, że trochę zmodyfikuję ten przepis, ponieważ za bardzo boję się, że on wyjdzie, że te lody będą smakować po prostu jak taki hummus z czekoladą. Tego bym nie chciała, zdecydowanie. Więc go trochę spróbuję zmodyfikować i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Płyn z tego wygląda jak rosół. Nie. Boję się trochę. I masło orzechowe. No i dobra, lody już chyba są. Oho, wybudziłam się. Cholera. Czekolada. Uhu. Dużo czekolady. Łukasz, ty spróbowałeś od przepisu Pameli? Tak. To chodź. Bo dałam trochę mniej ciecierzycy niż w przepisie, ale nie zabierali wszystkiego. Tutaj jest ciecierzyca, banan. Lekko zmrożony, no bo ja nie wytrzymałam, nie zamroziłam go tak porządnie. Dałam z pokruszoną czekoladę, trochę ekstraktu z wanilii i masło orzechowe łyżkę. Tak z pół łyżki dłużej. Spoko, tak? Okay. Życzę. Pameli, czy warto? Moim zdaniem tak. To, co mi się bardzo podobało, to w ciągu tego wyzwania zdecydowanie poprawiła mi się wytrwałość. To były te momenty, kiedy już tak bardzo palą cię mięśnie i tak bardzo boli, ale decydujesz się świadomie, żeby wytrzymać i skończyć to ćwiczenie wtedy, kiedy trzeba. I to jest super, bo faktycznie z czasem czułam, że jestem silniejsza, czułam te mięśnie. To nie jest tak, że po tych treningach, wiecie, jakby moja sylwetka bardzo się zmieniła. I nie wiem, czy na przykład jednak po tych ćwiczeniach czułam się taka wzmocniona i zdecydowanie taka bardziej, wiecie, że jak trzeba byłoby zacząć biec w ciągu dnia gdzieś tam, nie wiem, czy na autobus do gdzieś jak się jedzie i jesteśmy już spóźnieni, to spoko, dałabym radę, więc to było mega fajne. Podobało mi się, że te treningi są bardzo ładne wizualnie. Pamela jest bardzo ładna i ta cała oprawa wokół niej jest taka bardzo
estetyczna i radosna, bym powiedziała, taka optymistyczna, więc po prostu przyjemnie się z nią ćwiczy i przyjemnie się to ogląda. Znaczy przyjemnie się ćwiczy, no czasami bardzo boli, ale generalnie jest przyjemnie. W ogóle te ćwiczenia też są bardzo fajne, jeżeli właśnie wracamy z pracy czy ze szkoły i jesteśmy mega wycieńczeni i zmęczeni. Jest to bardzo, z pewnością bardzo fajny sposób na rozładowanie takiego całego, wiecie, stresu i napięcia z całego dnia. Jeżeli podobał się ten filmik i chcielibyście zobaczyć więcej takich testów, zapraszam, zachęcam do dania mi łapki w górę pod tym filmem. Będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!